Proszę wybaczyć, to mój debiut. Pierwszy raz z tak dużą publicznością. Dzień dobry, nazywam się Agnieszka Workowska. Mam zaszczyt dzisiaj poprowadzić spotkanie z panem Stanisławem. Parę słów o sobie. Jak część z państwa wie, kandyduję w tym roku do Sejmu z numeru 5. Jak lider naszej listy powiedział, kobieta na piątkę. Także wyśmieję, że a nóż widelec do odważnych świat należy. Bo jakby nie było, jak nie my, to kto? Cóż mogę powiedzieć? Przepraszam, bo naprawdę stres mnie zjada. No nie mam doświadczenia życiowego, żeby po prostu uczestniczyć tak ważnym wydarzeniu. Dla mnie pan Stanisław jest bardzo ważną osobą. Doceniam jego twórczość. Ja dużo nie będę o sobie mówić. Najważniejsze, dzień dobry. Najważniejsze jest tutaj dzisiaj nasz gość, czyli pan Stanisław, także jemu oddaję głos. Dziękuję bardzo pani Borkowskiej za zaproszenie mnie tutaj do Ełku. No i życzę powodzenia w tych bataliach politycznych. Państwu dziękuję za obecność. Proponuję, żeby nasze spotkanie miało taki przebieg, że ja najpierw powiem to, co mam do powiedzenia, a potem państwo zabierzecie głos i ja się będę odnosił do tego, co państwo powiecie, a już po wszystkim to tam jeszcze zainteresowane osoby zapraszam do stolika. Książki jako człowiek interesowny podpisuję, także wszystko. Jeżeli państwo nie macie nic przeciwko temu, no to niech tak będzie. Tematem mojej tej prelekcji wstępnej jest takie pytanie retoryczne. Czy świat zawali się po wyborach? No bo jesteśmy przed wyborami, już niecały miesiąc nas dzieli od wyborów. Czasami można odnieść wrażenie, że od ich wyniku będzie bardzo dużo zależało. To znaczy będzie oczywiście trochę zależało, ale no nie zawsze to się zgadza z naszymi oczekiwaniami czy marzeniami. Proszę państwa, nie mówię już o takiej demokracji, którą tam wszyscy krytykują, ale o takiej demokracji wzorowej, jak w Stanach Zjednoczonych. Klasyk demokracji Józef Stalin na temat demokracji spiżowe sentencje wypowiadał, między innymi taką, że ważniejsze niż to, kto głosuje, jest to, kto liczy głosy. No to, że u nas to się może sprawdzić, to nas to specjalnie nie dziwi, bo my już niejedno tu wiemy. Natomiast ta sentencja spiżowa Józefa Stalina sprawdziła się w Stanach Zjednoczonych. Ku powszechnemu zdziwieniu na świecie, jak państwo pamiętacie, między Donaldem Trumpem, który przestał być prezydentem, a Józiem Bidenem, który został prezydentem. Mówię Józio, bo to nie dlatego, żeby go postponować, uchowaj Boże, tylko on sam tak się nazywa, Joe, to znaczy Józio. Amerykanie w ogóle mają taką skłonność do używania takich zdrobnień, na przykład prezydent Carter, Jimmy, czyli Kubuś, prezydent Clinton, Bill, czyli Wiluś, a prezydent Biden, Joe, czyli Józio. No więc Józio Biden, no to o co oni się spierali? O to, czy głosy były właściwie policzone. Okazuje się, że Józef Stalin wiedział, co mówi. I tu się sprawdza to nawet w Stanach Zjednoczonych, co stanowi tylko potwierdzenie sformułowane jeszcze w latach 60. przez profesora Zbigniewa Brzezińskiego, ojca obecnego ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce, tak zwanej teorii konwergencji. Teoria konwergencji polegała na tym, tak przynajmniej mówił profesor Brzeziński, że antagonistyczne mocarstwa, które tkwią w takim, trzymają się śmiertelnym takim uścisku, w miarę upływu czasu coraz bardziej się do siebie upodabniają.
No to widzimy, że to ta teoria konwergencji bardzo dobrze koresponduje również ze spiżowymi sentencjami klasyka demokracji Józefa Stalina. Proszę Państwa, jeszcze na jedną rzecz chciałbym zwrócić uwagę, o tym jeszcze będziemy mówić w dalszej części. Otóż najpotężniejszym człowiekiem na świecie wydaje się prezydent Stanów Zjednoczonych. No i ci kandydaci na prezydenta w czasie kampanii wyborczej to tam opowiadają, co tam nie będą robić, żeby dusić ludzi gołymi rękami i tak dalej. Ale jak już taki prezydent, kandydat zostanie wybrany, no to przychodzą do niego ważni generałowie z Pentagonu. Przychodzą do niego wysocy rangą bezpieczniacy CIA, FBI. Przychodzą do niego z Wall Street Goldmany Sachsy, no i tam jeszcze inni, powiadają jemu, no i z IPAC-u oczywiście rabini, i powiadają jemu tak: panie prezydencie, my tu prowadzimy takie to a takie operacje, one są w takim to a takim stopniu zaawansowania, więc żeby świat się nie zawalił, to trzeba zrobić to, tamto i jeszcze o wam to. I ten kandydat błyskawicznie odzyskuje poczucie rzeczywistości. No i potem, jak już w styczniu zostanie zaprzysiężony i rozpocznie urzędowanie, no to robi nie to, co zapowiadał w kampanii wyborczej, tylko to, co trzeba. To, co trzeba, żeby świat się nie zawalił. Proszę Państwa, w ogóle to muszę powiedzieć tak, że demokracja jest tam taka zachwalana, teraz jest takie głosło, że demokracja jest najlepsza i tak dalej. To nie do końca jest prawda, bo na przykład gdybyśmy pan i ja z panią byli na bezludnej wyspie, to zawsze byśmy panią przegłosowali. Więc demokracja ma swoje, jakby to powiedział Lech Wałęsa, plusy dodatnie, ale ma też plusy ujemne, że może być taką bardzo bezlitosną tyranią. Proszę Państwa, skąd się biorą te operacje, o których mówiłem, o których informują generałowie i bezpieczniacy prezydenta elekta Stanów Zjednoczonych? Myślę, że naszego też informują. Pewnie nie o wszystkim, no bo on taki, on zaraz by się wygadał, to lepiej tam, żeby nie wiedział. Tak jak to Wojciech Młynarski kiedyś śpiewał, nie wiem, czy Państwo pamiętacie tę piosenkę, po co babcię denerwować, niech się babcia cieszy. No więc to tak. Ale dlaczego takie uwarunkowania? Bo państwo jest, państwo żadne, a już nasze w szczególności, nie żyje w próżni, nie funkcjonuje w próżni prawno-traktatowej. No i nasze państwo też nie żyje w próżni prawno-traktatowej. I kiedy pani Borkowska zostanie posłanką, czego jej życzę, no to się z tymi uwarunkowaniami zetknie. Pierwszym takim uwarunkowaniem jest przynależność do Unii Europejskiej. Polska, jak Państwo pamiętacie, została przyłączona do Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku, a wcześniej, rok wcześniej, w czerwcu 2003 roku odbyło się referendum akcesyjne. W tym referendum frekwencja, o ile pamiętam, nie sięgnęła nawet 60%, więc bardzo wielu obywateli w ogóle sprawiało wrażenie, jakby ich to nie interesowało. No ale 58% zdecydowało o Anschlussie. To miało swoje konsekwencje. Tym bardziej, że od 1993 roku, kiedy to wszedł w życie traktat z Maastricht, więc w 2003 roku już było wiadomo, 10 lat już on obowiązywał, ten traktat z Maastricht w sposób zasadniczy zmienił funkcjonowanie wspólnot europejskich, bo Unia Europejska jeszcze wtedy nie istniała jako odrębny podmiot prawa międzynarodowego, bo ona zaistniała dopiero 1 grudnia 2009 roku, kiedy wszedł w życie traktat lizboński.
Ale ten traktat z Maastricht zmienił sposób, zmienił formułę funkcjonowania wspólnot europejskich. Otóż przed jego wejściem w życie wspólnoty europejskie funkcjonowały w formule konfederacji, czyli związku państw. A traktat z Maastricht to odwrócił. Wspólnoty, po wejściu jego w życie, wspólnoty europejskie funkcjonują w formule federacji, czyli państwa związkowego. To jest zasadnicza zmiana. No i dlaczego zasadnicza? Dlatego, że w państwie związkowym od razu trzeba postawić pytanie, jaka jest właściwie sytuacja prawno-międzynarodowa tych państw członkowskich. Czy one są niepodległe, czy one są suwerenne? Na to pytanie nikt nie chciał odpowiedzieć, dlatego że kiedy referendum akcesyjne się odbywało, a potem kiedy Polska została przyłączona do Unii Europejskiej, to znaczy do tych wspólnot europejskich, to zwolennicy Anschlussu bardzo gorliwie zapewniali nas, że Unia Europejska nie jest państwem. To było trochę dziwne, dlatego że Unia Europejska ma wszystkie atrybuty państwa. Ma terytorium, o czym się każdy może przekonać na wschodniej granicy, że to jest zewnętrzna granica Unii Europejskiej. Ma ludność, dlatego że wszyscy obywatele państw członkowskich mają również obywatelstwo Unii Europejskiej. Jak ktoś ma paszport zagraniczny, to tam jest, że jest obywatelem Unii Europejskiej. Niezależnie od tego, że obywatelem polskim. A obywatelstwo od czasów starożytnych jest związane z państwem. Nie można być obywatelem tam UNESCO czy UNICEF-u, tylko jest się obywatelem państwa. No ale powiadają, że Unia państwem nie jest. Więc Unia Europejska ma terytorium, ma ludność, no i ma władzę. Ma władzę przecież. My teraz coraz dotkliwiej odczuwamy na własnej skórze działalność tych władz Unii Europejskiej. Więc ma wszystkie atrybuty państwa, no ale twierdzą ci zwolennicy Anschlussu, że Unia państwem nie jest. A dlaczego? A no bo jakby przyznali, że Unia państwem jest, no to musieliby odpowiedzieć na to kłopotliwe pytanie, jaki właściwie jest status prawno-międzynarodowy państw członkowskich. Czy one są suwerenne i niepodległe, czy przeciwnie, mogą mieć jakiś tam zakres autonomii, ale podlegają władzom państwa, którego część składową stanowią. Zawsze tak było. Ani żaden land niemiecki nie jest suwerenny, ani żaden stan w Stanach Zjednoczonych Ameryki nie jest suwerenny. Jak się Stanom Południowym w XIX wieku wydawało, że one są suwerenne, to prezydent Lincoln wybił im to z głowy armatami. Te wszystkie mrzonki o suwerenności. Więc nie. Takie części składowe cieszą się co najwyżej jakimś zakresem autonomii. No, na przykład stan Nevada w Ameryce jest to jedyny stan, w którym dozwolony jest hazard. We wszystkich innych stanach hazard jest zakazany, więc są różnice prawne, ale to jest, jakby się Nevada chciała oderwać od Stanów Zjednoczonych, to natychmiast by tam przypomnieli tym, skąd im wyrastają nogi, tym amatorom. Proszę Państwa, no i Polska weszła do Unii Europejskiej i to funkcjonowanie w formule federacji ma swoje konsekwencje. Nawiasem mówiąc, bardzo wcześnie przewidział to wybitny przywódca socjalistyczny Adolf Hitler. Na spotkaniu w 1943 roku z gauleiterami, tam mówił o tym, jak to będzie urządzona Europa w okresie powojennym. No, liczył na to, że Niemcy wojnę wygrają. I powiedział tak, że właściwie to małe państwa w Europie nie mają racji bytu, bo tylko Niemcy potrafią prawidłowo zorganizować Europę. I co mamy dzisiaj? W umowie koalicyjnej trzech partii tworzących aktualny rząd niemiecki
zostało zapisane. Ta formuła federacji została zapisana, że będą tworzyć państwo europejskie o strukturze federalnej. Dlatego o tym mówię, że na przykład naczelnik państwa Jarosław Kaczyński całkiem niedawno na wiecu w Bogatyni powiedział, że w Unii Europejskiej jesteśmy i być chcemy, ale suwerenni. Nie wiem, jak on to sobie wyobraża. To jest rozwiązanie problemu kwadratury koła, bo albo jedno, albo drugie. Ale no rozumiem, że nie mówił tego serio, tylko żeby, że tak powiem, uwodzić swoich wyznawców. Ale my musimy sobie z tego zdawać sprawę. I to jest jedno z tych uwarunkowań, z którymi każdy poseł, każdy senator, każdy minister, premier czy prezydent musi się zetknąć, prędzej czy później. U nas jeszcze dochodzi do tego dodatkowy element, że my właściwie do tej pory nie wiemy, do czego Polska się zobowiązała traktatowo. Proszę Państwa, traktat lizboński, który w tej chwili determinuje funkcjonowanie Unii Europejskiej, oprócz traktatu akcesyjnego, został podpisany przez premiera Tuska i księcia małżonka, jego ministra spraw zagranicznych, Radosława Sikorskiego, 13 grudnia 2007 roku w Lizbonie. Premier Tusk już po tym fakcie przyznał publicznie, że podpisał ten traktat bez czytania. Inna rzecz, że rzeczywiście przeczytanie tego traktatu było dosyć trudne, bo on został przedstawiony czy sformułowany w postaci poprawek do dwóch traktatów: Konstytucji Unii Europejskiej i traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Przeczytanie tego było trudne, no ale premier rządu przed podpisaniem traktatu, który przesądza o losach państwa, jego statusie na 50, może nawet na 100 lat, no powinien go przynajmniej przeczytać. A nie przeczytał, to sam przyznał. To nie, że my go podejrzewamy. No to jak on nie przeczytał, to książę małżonek jako minister spraw zagranicznych, który mu tam asystował, też go nie przeczytał. Też go nie przeczytał. Zresztą, no mniejsza o to. Proszę Państwa, tak samo obawiam się, bo pewności nie mam, tak samo posłowie, którzy 1 kwietnia 2008 roku głosowali nad ustawą upoważniającą prezydenta Kaczyńskiego do ratyfikacji tego traktatu, obawiam się, że większość z nich też go nie czytała, tylko głosowali według dyscypliny klubowej. Skoro tak, to jestem prawie pewien, że prezydent Kaczyński, który 10 października 2009 roku ten traktat ratyfikował w imieniu Polski, też go nie czytał. Dlatego dzisiaj rząd nie potrafi nam udzielić odpowiedzi, ani rząd, ani opozycja nie potrafią nam udzielić odpowiedzi na proste pytanie. Do czego właściwie Polska się zobowiązała w tym traktacie lizbońskim? Czy na przykład ma rację Komisja Europejska i Europejski Trybunał Sprawiedliwości, kiedy tutaj nakłada na Polskę kary finansowe, tam 1 000 000 euro dziennie? Czy ma rację rząd Rzeczypospolitej, który twierdzi, że sprawy organizacji sądownictwa nie leżą w gestii Komisji Europejskiej ani Unii Europejskiej, tylko leżą w gestii państw członkowskich? Tego nie wiemy. Tego nie wiemy. Dlaczego? Ano dlatego, że przed ratyfikacją traktatu nikt go nie przeczytał. Z tych osobistości prawdopodobnie nikt go nie przeczytał. Muszę powiedzieć, że ja go przeczytałem. Zadałem sobie ten trud i go przeczytałem. No i czego się tam doczytałem? Otóż traktat lizboński formułuje zasadę przekazania, która głosi, że Unia Europejska korzysta z suwerenności, ale tylko w zakresie uprawnień przekazanych jej przez państwa członkowskie. Unia Europejska korzysta z suwerenności, dlatego że
ona sama decyduje, jaki użytek zrobić z tych kompetencji przekazanych. Więc ma tutaj w tym zakresie, jest suwerenna, ale państwa członkowskie nie tracą suwerenności, dlatego że to one decydują, jakie kompetencje Unii przekazać, a jakich nie. Czy w ogóle jest to możliwe, żeby suwerenność była podzielona polityczna? Jest to możliwe. Europa tak funkcjonowała w średniowieczu. Na tym polegała istota feudalizmu politycznego. Jak to było w średniowieczu? Król teoretycznie był właścicielem państwa. Ale jeżeli ze swojego państwa wyodrębniał lenno dla swojego wasala, to już on się temu wasalowi nie wtrącał tam w zarządzanie tym lennem. Ten wasal, jak już to lenno dostał, to w zakresie zarządzania tym lennem był samodzielny, czyli suwerenny. Król nie tracił suwerenności, nadal państwo było jego własnością, ale już tam grzecznie się nie wtrącał wasalowi, no chyba, że tamten felonii się dopuścił, czyli niewierności, no to wtedy się wtrącał oczywiście, ale tak to nie. Więc jeden miał pewien zakres suwerenności i drugi. Jeżeli na terenie Lenna były miasta, no to one miały własne władze, rządziły się własnymi prawami, miały własne sądy, które nawet karę śmierci mogły orzekać, tak zwaną Magdeburgię, na prawie magdeburskim, czyli miały pewien całkiem spory zakres suwerenności. Jeżeli na terenie miasta był uniwersytet, a w średniowieczu już całkiem sporo tych uniwersytetów powstawało w Europie, to on też miał pewien zakres, no może nie suwerenności, autonomii, nawet ślad tamtej sytuacji do dzisiejszego dnia się zachował w postaci takiej autonomii uniwersytetu. Tam teoretycznie jak policja wkracza na teren uniwersytetu, to powinna rektora przynajmniej zawiadomić, a jeśli nie poprosić, no nikt tego nie przestrzega, ale teoretycznie tak powinno być. No i taki słoń w menażerii, jak Kościół katolicki. Kościół katolicki rządził się własnym prawem, zresztą do dzisiaj prawo kanoniczne to jest właśnie wewnętrzne prawo Kościoła katolickiego i miał własne sądy, zresztą ma to do dzisiaj, ma je do dzisiaj, z tym, że wtedy duchowieństwo nie podlegało sądom świeckim, tylko sądom, więc Kościół miał ogromny zakres suwerenności, nawet i dzisiaj jest taki na przykład suwerenny zakon maltański, który ma status właściwie taki eksterytorialny. No nie mówię już o państwie watykańskim, bo on jako państwo to ma status taki właśnie suwerenny, co ma swoje dobre strony. Więc w średniowieczu suwerenność polityczna w Europie była podzielona i ta Europa funkcjonowała, więc jak wtedy to było możliwe, to mogłoby być możliwe również i teraz. Niestety traktat lizboński zawiera jeszcze jedną zasadę, tam inne też zawiera, ale ta druga jest bardzo ważna, mianowicie zasadę lojalnej współpracy. Zasada lojalnej współpracy głosi, że państwo członkowskie musi powstrzymać się przed każdym działaniem, niezależnie od zakresu kompetencji przekazanych, które mogłoby zagrozić urzeczywistnieniu celów Unii Europejskiej. Mogłoby zagrozić, ponieważ o celach Unii Europejskiej decydują władze Unii Europejskiej, no to oni mogą wszystko uznać za cel Unii Europejskiej. W związku z tym państwo członkowskie właściwie może mieć obowiązek powstrzymania się przed każdym działaniem. W ten sposób właśnie praworządność została uznana za cel Unii Europejskiej i na tej zasadzie instytucje Unii Europejskiej Polskę tutaj piętnują i nakładają na nią kary finansowe. A dlaczego? No ale to trzeba było o tym wiedzieć od razu, jak się zratyfikowało, jak było referendum akcesyjne, ale jakoś nikomu to nie przyszło do głowy, ponieważ, jak państwo pamiętacie, może propaganda wtedy głosiła taki pogląd, że no jak przystąpimy do Unii Europejskiej, zostaniemy przyłączeni, to spadnie na nas deszcz złota i znowu będzie jak Zagierka.
No, to ma wszystko swoją odwrotną stronę medalu. No i ta odwrotna strona medalu to właśnie tak wygląda. I ona ogranicza swobodę działania naszego państwa, dlatego że z zasady lojalnej współpracy wynika, że ona amputuje, wypłukuje właściwie z państw członkowskich Unii Europejskiej suwerenność, z wyjątkiem jednego państwa, z wyjątkiem Republiki Federalnej Niemiec. A dlaczego? A dlatego, że wszystkie inne państwa ratyfikowały traktat lizboński bezwarunkowo. Polska też. Natomiast w Republice Federalnej Niemiec ten traktat został zaskarżony przez takiego deputowanego do Bundestagu z Bawarii jako niezgodny z konstytucją. No i Trybunał Konstytucyjny w Karlsruhe się tam zajął tą skargą, orzekł, że traktat nie jest niezgodny z konstytucją, ale uzależnił zgodę na ratyfikację go przez prezydenta Republiki Federalnej Niemiec od uprzedniego uchwalenia jednej ustawy, która właściwie powtarzała pewną konstytucyjną zasadę, że żadne prawo nie może wejść w życie na terenie Republiki Federalnej Niemiec bez uprzedniego zatwierdzenia go przez połączone izby parlamentu tamtejszego, Bundestag i Bundesrat. No i tak się stało. Co wynika z tego zastrzeżenia? Że Niemcy mogą forsować na terenie Unii Europejskiej jakieś rozwiązanie prawne, które wejdzie w życie we wszystkich państwach, a w Niemczech nie. To znaczy, że Niemcy zachowują suwerenność polityczną, podczas kiedy inne państwa się jej trochę lekkomyślnie wyrzekły. No i to determinuje funkcjonowanie naszego państwa i z tym się będzie musiał zetknąć każdy poseł, każdy senator, każdy minister, premier czy prezydent Rzeczypospolitej. I to nie jest jedyny traktat, który, że tak powiem, w którym Polska bierze udział, bo drugim takim, no Polska wiele tam traktatów podpisała, no między innymi umowę z rządem ukraińskim, o której za chwilę, ale drugi taki traktat, który no, determinuje sytuację polityczną Polski, to jest traktat waszyngtoński z 1949 roku, na podstawie którego funkcjonuje Sojusz Północnoatlantycki, czyli NATO. My od 1999 roku jesteśmy członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego. On co prawda nie wymaga, w odróżnieniu od traktatu lizbońskiego, nie wymaga od członków rezygnacji z suwerenności, bo to jeszcze w 1949 roku to nie było takiej maniery, że by tam... Ale no i to ma swoje konsekwencje. Bo na przykład słynny artykuł 5 sojuszu, tego traktatu waszyngtońskiego, na który się wszyscy powołują, nawet prezydent Joe Biden, jak był w Warszawie, to mówi, to świętość jest ten artykuł 5. No ale co ten artykuł 5 mówi? Ano, że w razie zbrojnej napaści na jednego z członków NATO, to inne państwa członkowskie mogą zareagować w sposób przez siebie uznany za właściwy, nie wykluczając akcji zbrojnej. Nie wykluczając akcji zbrojnej. Więc jeżeli jakieś państwo uznałoby na przykład, że w sytuacji zbrojnej napaści Rosji na Polskę wystosuje ostry protest, to znaczy, że postąpiło. Także musimy uważać, bo wielu ludzi myśli, że tutaj jest jakiś automatyzm, ale konsekwencją tego, że traktat waszyngtoński i Sojusz Północnoatlantycki nie wymaga od swoich członków rezygnacji z suwerenności, no to oni mają swobodę i tutaj ten artykuł 5 to podkreśla. Proszę Państwa, to takie uwarunkowania, które wynikają z... No i na skutek przynależności Polski do NATO, Polska ma rozmaite obowiązki, przyjmuje na siebie, no nie zawsze wynikające z tej akcesji. Bo na przykład, mówiłem o
tej umowie, którą Polska podpisała z Ukrainą. To się stało 2 grudnia 2016 roku, więc na kilka lat przed rozpoczęciem wojny, tej takiej już na całego. To ten traktat został opublikowany wprawdzie w Monitorze Polskim, ale dopiero 3 lata później, w 2019 roku. No i dzięki temu możemy się przekonać, że on nie wiadomo przez kogo został podpisany. To znaczy tam jest tylko parafa, która wskazuje na to, że prawdopodobnie podpisał go ówczesny minister obrony narodowej Antoni Macierewicz. I cóż ten traktat mówi? Otóż w artykule 12 ten traktat stanowi, że Polska się zobowiązuje do dostarczania Ukrainie za darmo, nieodpłatnie, to jest tam wpisane, właściwie zasobów całego państwa. Tam co prawda inaczej jest to sformułowane, że środków bojowych, niebojowych, cywilnych, wojskowych i tak, no to praktycznie biorąc zasobów całego państwa, bo jak środków niebojowych, no to i czego? No wszystkiego, prawda? Nieodpłatnie. Jak państwo oglądacie telewizję, czy to rządową, czy nierządną, to się tam nie dowiecie państwo stamtąd, że taka umowa została zawarta. Tymczasem ona funkcjonuje. No teraz akurat spełniło się marzenie naszych umiłowanych przywódców, bo tu oni marzyli już o tym od kilku lat, żeby Polska znalazła się w stanie wojny. No to wreszcie się znalazła, co prawda tylko handlowej, ale za to z Ukrainą, wobec której mamy te zobowiązania wynikające z umowy z 2 grudnia 2016 roku. Proszę państwa, no i w ramach tej wojny handlowej pan premier Mateusz Morawiecki 2 dni temu powiedział, że Polska nie będzie już wysyłała na Ukrainę broni. I nawet powiedział dlaczego. Nie ze względu na embargo, tylko dlatego, że już nie ma. Pan premier w ten sposób, no żeby tutaj jakoś uzasadnić swoje stanowisko, przyznał się, że rząd dobrej zmiany w ciągu ostatnich 2 lat po prostu rozbroił państwo. Rozbroił państwo. No i gdyby na przykład napadła na nas teraz Czeczenia, to co byśmy zrobili? Strzelalibyśmy chyba świata. Państwo rozumiecie. No więc niedobrze to wygląda. Amunicję nadal będzie rząd wysyłał, ale broni nie. No i co się stało po tej deklaracji premiera Morawieckiego? Nasz najważniejszy sojusznik, Departament Stanów Zjednoczonych, zażądał wyjaśnień. Co to ma znaczyć? Co to ma znaczyć? Jak widzimy, udział Polski w Sojuszu Północnoatlantyckim pociąga za sobą rozmaite konsekwencje. Nie wiem, co będzie, jeżeli premier Morawiecki powtórzy Departamentowi Stanu to, co tam wcześniej powiedział, że no nie wysyłamy broni nie dlatego, że nie chcemy ze złości, tylko po prostu nie mamy. Ale to wtedy Departament Stanu może nam poradzić, no to kupcie u nas i wyślijcie. Jak? Tak. To jak? No, słowo się rzekło. Umowy nikt nie wypowiedział. W związku z tym to pociąga za sobą jeszcze dodatkowe konsekwencje, bo proszę państwa, jeżeli tak pan premier Morawiecki mówi, że Polska już co miała, to Ukrainie przekazała za darmo, no to po co ukraińskie władze mają z Polską politykować? Przecież kiedy i my wiemy, i one wiedzą, że Polska już nic im nie może dać, no to teraz one się układają z Niemcami, bo Niemcy jeszcze im coś mogą dać, a Polska już nic. Takie są konsekwencje. Ale to nie wynika bezpośrednio z traktatu waszyngtońskiego, ani z przynależności do NATO. Bardzo dobrym przykładem jest Viktor Orban.
Węgry są jeszcze mniejszym państwem od Polski. Węgry należą do Unii Europejskiej, Węgry należą do NATO. I Viktor Orbán nie wyprowadza Węgier ani z NATO, ani z Unii Europejskiej, ale jeżeli ma wybór między interesem węgierskim a jakimś innym, to bez wahania wybiera interes węgierski. No i taka postawa przynosi korzyści. Przynosi korzyści, dlatego że Viktor Orbán właśnie tak nie jest taki ustępliwy i nie był. W związku z tym władze Ukrainy, chcąc go, że tak powiem, życzliwie usposobić, kilka dni temu zgodziły się na przyznanie Węgrom mieszkającym na Ukrainie Zakarpackiej status mniejszości narodowej. Przez lata całe odmawiały tego, no ale teraz się zgodziły i przyznały. I Orbán co, jak zareagował? Ach, to bardzo ładnie powiedział. Ale jeszcze zróbcie tam zmiany na tym terenie w zakresie edukacji. No i tam jeszcze inne. To ja się wtedy, powiada, zastanowię, czy przepuszczać przez terytorium Węgier transporty broni i amunicji na Ukrainę, czy też tak jak poprzednio tylko konwoje z pomocą humanitarną. No to Ukraińcy, jeśli będą chcieli, bo teraz ta wojna handlowa z Polską jest, żeby te transporty szły przez Węgry, to coś dla Orbana muszą zrobić. Dla nas już nic nie muszą, bo Polska już wszystko im oddała. Takie są konsekwencje. Niestety takie postępowanie obciąża nie tylko ten rząd, ale również i poprzednie. Proszę Państwa, podam przykład jeden. Na zarządów prezydenta Kwaśniewskiego, którego ja uważam za prawdziwe nieszczęście dla Polski, i Leszka Millera jako premiera, Polska wysłała kontyngent wojskowy do Iraku, z którym mieliśmy stosunki dyplomatyczne. Irak nam nic złego nie zrobił, ale poprosił nas o to prezydent Stanów Zjednoczonych George Bush, któremu zależało na tym, żeby tam bez naszego wojska by sobie poradzili, ale zależało mu na tym, żeby większa liczba państw wzięła udział w tej operacji, żeby to sprawiało wrażenie takiej operacji międzynarodowej, a nie prywatnej wojny wiceprezydenta Cheneya o iracką ropę. O iracką ropę, no. Tam zawsze wojna się o coś toczy. Na ogół się toczy o pokój. Państwo wiecie, ja nigdy nie słyszałem, żeby jakaś wojna się toczyła o wojnę. No to a tam przy okazji jeszcze o ropę się może toczyć. Proszę Państwa, no i co? Prezydent Kwaśniewski, premier Miller, nie pytając nawet Sejmu o zgodę, zgodzili się na wysłanie tego kontyngentu wojskowego. Moim zdaniem słusznie. Dlatego, że jeżeli Stany Zjednoczone, nasz sojusznik, na którego liczymy w razie czego, nie wiem, czy słusznie liczymy, czy nie, ale no liczymy, bo na kogoś musimy liczyć, nas o coś prosi, to my takie prośby powinniśmy traktować poważnie. Bo jak my je o coś poprosimy, to one mogą powiedzieć, o jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie. Byście tam zignorowali naszą prośbę, to my teraz waszą. No więc trzeba było tę prośbę spełnić. Natomiast można było postawić dwie prośby wzajemne. Pierwszą taką prośbę, żeby Stany Zjednoczone zgodziły się na militarną konwersję polskiego długu zagranicznego. O co chodziło? Polska wtedy miała całkiem spory dług zagraniczny, teraz zresztą też ma, ale wszystkie państwa, które były wierzycielami Polski, to już były tylko państwa należące do NATO. Kierownikiem politycznym NATO są Stany Zjednoczone, więc gdyby prezydent Stanów Zjednoczonych zgodził się na to, żeby na konwersję militarną polskiego długu, to jakoś by tam zmłotował te wszystkie państwa, a jak nie wszystkie, to przynajmniej niektóre,
no na przykład Niemcy, dopóki wojsko amerykańskie jest w Niemczech, to Niemcy muszą być grzeczne, prawda, to jasne. Nie mogą tak sobie fikać, jak zresztą u nas też jest to wojsko już teraz, to my też musimy być grzeczni. No i proszę Państwa, na czym polega konwersja militarna? Na tym, że zamiast spłacać raty zadłużenia, za zgodą tych naszych wierzycieli moglibyśmy przeznaczyć je na modernizację własnych sił zbrojnych. No bo argument był taki, że to jest w interesie całego NATO, bo nasza armia jest rozlokowana na wschodnim skraju obszaru obrony NATO, więc mam to w interesie wszystkich leży. No ale prezydent Kwaśniewski ani upomyślał o tym, podobnie jak premier Miller. A prezydent Bush z własnej inicjatywy tego nie zrobi, bo przecież on nie był prezydentem Polski, tylko Ameryki. Jak ktoś mu coś robi, przysługę za darmo, to tym lepiej. Co dawać mi więcej takich frajerów, prawda? Druga prośba wzajemna, bo wtedy już ta sprawa się pojawiła, dotyczyć mogła żydowskich roszczeń majątkowych, bo to już wtedy było. I na czym ta prośba by polegała? Na tym, żeby rząd Stanów Zjednoczonych nawet dyskretnie nam obiecał, że nie będzie na Polskę wywierał w tej sprawie żadnych nacisków. Nawet my byśmy tam nie żądali, żeby zabronił Żydom tam hałasowania. To my najwyżej byśmy hałasowali jeszcze głośniej. Tyle tylko, żebyśmy wiedzieli, że za tymi hałasami nie pójdą amerykańskie naciski, bo hałasy to my możemy wytrzymać, natomiast amerykańskich nacisków możemy nie wytrzymać. Nie byłem pewien, czy ja dobrze myślę, bo to mnie się może tak wydawać, że to z Amerykanami można tak rozmawiać. Ale kiedy byłem w Waszyngtonie, w Instytucie Polityki Światowej, to tam poprosiłem szefa tego Instytutu Polityki Światowej, żeby tam poświęcił mi chociaż 10 minut rozmowy. On mi poświęcił 3 godziny, był bardzo uprzejmy dla mnie. No i dowiedziałem się tego, co chciałem się dowiedzieć, co jest realistyczne w takich stosunkach polsko-amerykańskich. I on powiada tak, ta pierwsza sprawa to była do załatwienia. Dlatego powiada, że wtedy Stany Zjednoczone na misję stabilizacyjną i operację pokojową w Iraku i Afganistanie wydawały 300 milionów dolarów dziennie. Dziennie. W związku z tym te parę miliardów dla Polski, dolarów, to tych paru miliardów nikt by nie zauważył w ogóle w tym zamieszaniu. Więc ten powiada, to było do załatwienia. Mówi, ta druga sprawa z Żydami, no to trudniejsza, ale powiada, trudne sprawy też trzeba podejmować. No więc zorientowałem się na podstawie rozmowy z tym człowiekiem, że Polska straciła dwie ważne okazje z powodu bęcfalstwa prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. No dlatego właśnie uważam go za prawdziwe nieszczęście dla Polski, bo potem jak ten kontyngent wojskowy wrócił z Iraku, to zapytałem publicznie pana ministra obrony Klicha, czy wygraliśmy tę wojnę, czy nie. No bo jak wygraliśmy, to gdzie są łupy, gdzie są jeńcy, gdzie są branki, prawda, te tam w czadorach? Nie ma. A jak przegraliśmy, to kto powinien stanąć pod ścianą? Bo to nie może być tak, że państwo przegrywa wojnę i nikt za to nie odpowiada. Jakiegoś winowajcę trzeba znaleźć. No, głuche milczenie było mi odpowiedzią, dlatego że to nie była wojna, tylko misja stabilizacyjna, a tej ani wygrać, ani przegrać nie można. To państwo rozumiecie. No więc takie są uwarunkowania wynikające z traktatów. Ale jeszcze są inne uwarunkowania, które wynikają z sytuacji politycznej. Proszę Państwa, po transformacji ustrojowej na przełomie lat 80., 90. wydawało się, że Polska przeszła pod kuratelę amerykańską. Spod kurateli sowieckiej przeszła pod kuratelę amerykańską. No i dobrze. Ale 17 września 2009 roku
Prezydent Obama dokonał słynnego resetu w stosunkach amerykańsko-rosyjskich. To znaczy wycofał Stany Zjednoczone z aktywnej polityki w naszej części Europy. Dlaczego to zrobił, to nie wiem, bo on mi się nigdy nie zwierzał, ale warto przypomnieć wydarzenie, które miało miejsce miesiąc wcześniej. Otóż 18 sierpnia 2009 roku w Soczi spotkał się izraelski prezydent Szymon Peres z rosyjskim prezydentem Dmitrem Miedwiediewem. Z tego spotkania żaden komunikat się nie ukazał, ale dwa dni później prezydent Peres wypowiedział się dla jednego z izraelskich dzienników, że złożył prezydentowi Miedwiediewowi dwie obietnice. Pierwszą, że Izrael nie uderzy na Iran. No to do dzisiaj nie uderzył ani Peres, ani jego następca. I drugą, że on, czyli prezydent Peres, namówi prezydenta Obamę do wycofania elementów tarczy antyrakietowej ze środkowej Europy. No i chyba go namówił, bo miesiąc później prezydent Obama właśnie to zrobił i więcej, w ogóle wycofał Stany Zjednoczone z aktywnej polityki w naszej części Europy, co oczywiście wywołało efekt politycznej próżni, którą natychmiast wypełnili strategiczni partnerzy, czyli Niemcy i Rosja. Ta decyzja prezydenta Obamy miała bardzo daleko idące konsekwencje, bo ponad rok później, 20 listopada 2010 roku w Lizbonie, na dwudniowym szczycie NATO w Lizbonie, zostało proklamowane strategiczne partnerstwo NATO-Rosja. Państwo rozumiecie, NATO powstało w 1949 roku jako odpowiedź na sowiecką presję na zachodnią Europę. I NATO, i Sowiety traktowały się nawzajem jako śmiertelnych wrogów, jak śmiertelni wrogowie. Przez cały okres zimnej wojny, a tu proszę, ze śmiertelnych wrogów w jednej chwili się poczwarzyli w strategicznych partnerów. No to było zupełnie coś nowego. No i najtwardszym jądrem tego strategicznego partnerstwa NATO-Rosja to było oczywiście strategiczne partnerstwo niemiecko-rosyjskie, a z kolei kamieniem węgielnym strategicznego partnerstwa niemiecko-rosyjskiego był podział Europy na strefę rosyjską i strefę niemiecką. Polska się znalazła w strefie niemieckiej, prawie dokładnie wzdłuż linii Ribbentrop-Mołotow. Mówię prawie dlatego, że Republiki Bałtyckie, które pierwotnie były po wschodniej stronie kordonu, teraz się znalazły po zachodniej stronie, a poza tym wszystko się związało. No i wydawało się, że klamka zapadła na 50, może nawet na 100 lat. Miało to swoje oczywiście konsekwencje, bo w tym strategicznym partnerstwie Polska się musiała odnaleźć. Nie może być tak, że całe NATO jest w strategicznym partnerstwie z Rosją, a Polska nie jest. Polska też musi się odnaleźć, no i zaczęła się odnajdywać. W sierpniu 2012 roku przyjechał do Warszawy patriarcha Moskwy i Wszechrusi Cyryl. No ten, co tam się przyjaźni z Putinem. Nawiasem mówiąc, ja, jak przystało na ruskiego agenta, to ja czasami oglądam ruską, znaczy oglądałem, bo teraz to jest niemożliwe, ruską telewizję. No i tam akurat jak ten Cyryl został tym patriarchą Moskwy i Wszechrusi, to z tej okazji taka ruska odpowiedniczka naszej resortowej stokrotki, czyli pani redaktor Moniki Olejnik, zaprosiła go do studia i na dzień dobry powiada jemu tak. Wasza świątobliwość, mówią, że byliście agentem KGB, a patriarcha Cyryl powiada, da, no i co? No to tak jest ten Cyryl. To bardzo finezyjna, państwo się śmiejecie, to bardzo finezyjna odpowiedź, bo można ją interpretować na dwa sposoby. Jeden taki, no byłem, no i co z tego? A drugi sposób to, no wiem, że tak mówią, ale co ja na to poradzę, prawda? Więc to była bardzo finezyjna odpowiedź. Więc ten Cyryl przyjechał do Warszawy
i w sierpniu 2012 roku i na Zamku Królewskim w Warszawie z arcybiskupem Józefem Michalikiem, ówczesnym przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski, podpisał deklarację o pojednaniu między narodami polskim i rosyjskim. Dzisiaj już nikt o tym nie pamięta. Wtedy coś takiego wstrzymywało ruch ziemi dookoła własnej osi. Dlaczego? Ano dlatego, że amerykański prezydent Obama zresetował stosunki amerykańsko-rosyjskie, więc my się musieliśmy do tego akomodować. Nawet jak nam się to specjalnie nie podobało, no to nie mieliśmy specjalnie nic do gadania. Ale prezydent Obama, to już mniejsza o to dlaczego, jeśli Państwa to interesuje, to możemy wrócić do tego w trakcie dyskusji, w 2014 roku ten swój poprzedni reset zresetował. I Stany Zjednoczone w jaki sposób go zresetował? Ano wyłożył 5 miliardów dolarów na zorganizowanie na Ukrainie Majdanu, tam ze strzelaniną i tak dalej. No i celem tego Majdanu było, jak wiemy, wyłuskanie Ukrainy z rosyjskiej strefy, zmiana rządu i wyłuskanie Ukrainy z rosyjskiej strefy. Krótko mówiąc, prezydent Obama w 2014 roku wysadził ten porządek polityczny lizboński w powietrze. A to oznaczało, że Polska znowu wraca pod kuracelę amerykańską. I to na dobre. I to na dobre. No i co się stało? Na Ukrainie to tam Majdan, strzelanina, to można było zobaczyć w telewizji, jak to wygląda, tam trup ściele się gęsto, a w Polsce to safandulstwo takie, to nie. U nas tylko trzej kelnerzy w 2014 roku zawiązali straszliwy spisek przeciwko Rzeczypospolitej, tam z panem Markiem Falentą na czele, to do dzisiaj nie wiemy, czy on jest wariatem, czy jest normalny. Tam jeszcze trwają rozmaite badania i dyskusje, no ale mniejsza o to. I ci kelnerzy zaczęli podsłuchiwać dygnitarzy Platformy Obywatelskiej. Żadnych innych nie podsłuchiwali, tylko ich. No i tam oni dosyć szczerze chlapali dziobami. No i to zaczęło przedostawać się do niezależnych mediów takimi kontrolowanymi przeciekami. No i kompromitowało Platformę Obywatelską. Dlaczego? No dlatego, że dopóki Polska była pod kuratelą niemiecką, no to naturalną konsekwencją tego było to, że na pozycji lidera sceny politycznej w Polsce jest Volksdeutsche Partei Donalda Tuska. Ale jak Polska przeszła pod kuratelę amerykańską i to na dobre, no to już nie. No i byliśmy świadkami rzeczy bardzo zdumiewających. Tak się składa, że ja osobiście znam byłego prezydenta Bronisława Komorowskiego jeszcze z lat 70., kiedy żeśmy razem konspirowali. No i stąd wiem, że on na pół roku przed wyborami prezydenckimi w 2015 roku był absolutnie pewien, że nie ma z kim przegrać. Był absolutnie pewien swojej wygranej. A pół roku później przegrał te wybory i to z kim? Z panem Andrzejem Dudą, o którym nikt w Polsce nie myślał jako o polityku samodzielnym, bo on był jakimś i to nie najwyższej rangi urzędnikiem w kancelarii prezydenta Kaczyńskiego. No byliśmy świadkami cudów, wobec których cud w Kanie Galilejskiej to w ogóle nie zasługuje na uwagę. A pod koniec roku jesienią 2015 roku Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory parlamentarne i utworzyło rząd. Dokonała się zmiana na pozycji lidera naszej sceny politycznej. Bez jednego strzału, tylko ci trzej kelnerzy. No to dobrze, bo to bez żadnych ofiar w ludziach się dokonało. No bo dopóki byliśmy pod kuratelą niemiecką, to musiało być tak, a teraz już musiało być inaczej. Ale Niemcy są państwem poważnym. Państwo wiecie, państwa się dzielą na dwie kategorie. Państwa poważne i pozostałe.
Otóż państwo poważne to jest takie, które potrafi zdefiniować swój interes państwowy, a jak już raz to zrobi, to potem go realizuje niezależnie od zmieniających się okoliczności zewnętrznych i wewnętrznych. I Niemcy są państwem poważnym. Więc Niemcy jako państwo poważne to wcale nie chciały rezygnować ze wpływów politycznych w Polsce, tylko dlatego, że prezydentowi Obamie coś strzeliło do głowy. No to tam dłużej klasztora niż przeora, to będzie inny prezydent i tamtemu coś innego znowu strzeli, więc my na razie się tym nie przejmujmy. Pracujmy nad utrzymaniem, a może nawet odzyskaniem wpływów politycznych w Polsce. No i co się stało? Pani premier Beata Szydło, to muszę też tu o niej powiedzieć, bo jak państwo wiecie, ona się składa z samych zalet. Wymienianie tych zalet to by mi za dużo czasu zajęło, więc tylko na jednej się skupię. Otóż jedną z tych zalet pani Beaty Szydło jest to, że jest ona absolwentką Szkoły Liderów przy Departamencie Stanu Stanów Zjednoczonych. To jest bardzo ciekawa szkoła. Tam zresztą nie ona jedna, bo prezydent Komorowski też był absolwentem tej szkoły. Tam prezydent Kwaśniewski też. No każdy, kto zajmował, Kazio Marcinkiewicz nawet, biedny. No mówię biedny, bo on się chyba tyle szczęścia nie spodziewał, jakiego spotkało. Więc on też jest absolwentem tej Szkoły Liderów przy Departamencie Stanu. To jest bardzo dziwna szkoła, dlatego że nie można tam przyjść o tak z ulicy i się zapisać i się tam szkolić, tylko kandydatów wyłaniają ambasady Stanów Zjednoczonych w poszczególnych krajach. No i na stronie internetowej ambasady amerykańskiej można przeczytać, czego się uczą ci liderzy tam w tej szkole. Otóż oni się uczą i Amerykanie o tym piszą bez żadnych tam osłonek, że oni się uczą, jak w polityce państwa, w którym będą dygnitarzami później, uwzględniać interesy amerykańskie. Nie interesy państwa, którym tam zarządzają, tylko interesy amerykańskie. No to już wiemy, dlaczego pani Beata Szydło została premierem. To takie są tutaj tajemnice. Dobrze mówił Otto Bismarck. Miał dużo racji, kiedy mówił, że dobrze, że ludzie nie wiedzą, jak się robi politykę i parówki. Miał sporo racji. Jakby ludzie wiedzieli, to by stracili smak do jednego i do drugiego. Proszę państwa, no i co zrobili Niemcy? Pani Szydło jeszcze nie zdążyła ust otworzyć, żeby nas poinformować, jak będzie nam przychylała nieba. A Komisja Europejska na początku stycznia 2016 roku wszczęła wobec Polski, wdrożyła wobec Polski bezprecedensową procedurę badania stanu demokracji w Polsce. Bezprecedensową, bo jeszcze nigdy wcześniej wobec żadnego państwa coś takiego nie było. No i zaczęliśmy wojować o demokrację w Polsce. Państwo pamiętacie, powstał Komitet Obrony Demokracji, tam polskie babcie tam zaczęły wymyślać policjantom i tak dalej, tam się awanturować na ulicach. No, a na czele tego ruchu stanął pan Mateusz Kijowski. No i w jednej chwili awansował do rangi takiego tutaj wielkiej nadziei białych. I kulminacją walki o demokrację w Polsce był Ciamajdan 16 grudnia 2016 roku. Ciamajdan polegał na tym, że grupa posłów opozycyjnych zablokowała salę plenarną Sejmu, chcąc w ten sposób uniemożliwić uchwalenie ustawy budżetowej, bo zgodnie z konstytucją nieuchwalenie ustawy budżetowej w odpowiednim terminie pociąga za sobą skutek w postaci możliwości rozwiązania Sejmu i rozpisania nowych wyborów. Więc w Berlinie dobrze całkiem to pomyślane było. No dobrze, ale dlaczego 16 grudnia? No też nie wiem, bo tam pani nasza złota mi się nie zbierzała, ale domyślam się, że ze względu na wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych, jak już mówiłem, prezydent Stanów Zjednoczonych jest wybierany na początku listopada,
ale nie obejmuje swojego urzędu zaraz, tylko dopiero pod koniec stycznia. W związku z tym między tym początkiem listopada a końcem stycznia to w Ameryce jest coś w rodzaju bezkrólewia. Dlatego, że ten ustępujący prezydent już nie podejmuje decyzji, zresztą całkiem słusznie, które by wiązały ręce jego następcy. No a ten następca, prezydent elekt, jeszcze nie podejmuje decyzji, bo jeszcze nie złożył przysięgi i nie objął urzędowania, więc nie może podejmować decyzji. On wtedy wysłuchuje tych generałów, którzy mówią, co trzeba zrobić w tym czasie. I na ogół to bezkrólewie nie wygląda dramatycznie. Zazwyczaj nie wygląda dramatycznie, bo ten kandydat przegrany składa gratulacje następnego dnia zwycięzcy, kurz opada, emocje opadają, no i tam nic się nie dzieje. Tym razem tak nie było. Tym razem tak nie było. W listopadzie 2016 roku prezydentem został wybrany Donald Trump. I tego już nic nie mogło zmienić. Tego już nic nie mogło zmienić. Ale ta wojna polityczna, która się rozpoczęła tam w czasie kampanii wyborczej, wcale się nie zakończyła. Przeciwnie, nawet jakby się zaostrzyła. Jak w grudniu 2016 roku byłem w Nowym Jorku, to widziałem na własne oczy, że mimo że Trump już został wybrany i żadne demonstracje nie mogły tego zmienić, to przez Nowy Jork demonstracje przeciwko Trumpowi przewalały się jedna za drugą. Nawet wpadła mi w ręce ulotka werbująca ochotników na te demonstracje, $18,5 za godzinę. Państwo się śmiejecie, ale w Ameryce to jest rzecz zwyczajna. Tam przy wielu takich politycznych zadymach to ci uczestnicy to nie wiedzą wcale, o co chodzi. Tam mówią, krzyczą, precz, niech żyje, a potem idą do kasy i tam inkasują swoje zgodnie z umową. Więc w Berlinie też pomyślano chyba o tym, że to świetnie się składa. Trump się musi opędzać przed tymi swoimi wrogami, którzy tam za nogawki go szarpią, no bo nic poważniejszego zrobić mu nie mogą. No to jak jest zajęty tym opędzaniem się, to nie będzie tutaj się zajmował jakąś Polską, w ogóle nie wiadomo, gdzie ona leży, a potrzebna ona jest nam jak psu piąta noga. No to trzeba stworzyć fakty dokonane. I jak Trump w styczniu obejmie władzę, to już będzie po herbacie, to już będzie stanie w obliczu faktów dokonanych. A państwo wiecie, w polityce fakt to tak jak w religii dogmat. Nie dyskutuje się z nim, tylko się przyjmuje go do wiadomości. Więc świetnie to było pomyślane. Świetnie to było pomyślane. No jestem pewien, że w Berlinie tam pan Mateusz Kijowski to niestety nie na jego głowę takie kombinacje. Ale okazało się, że Trump owszem może jest i zaabsorbowany opędzaniem się przed tymi szarpiącymi mu nogawki, ale nie do tego stopnia, żeby stracił z oczu resztę świata. No i 15 grudnia, na dzień przed tym Majdanem zaplanowanym, CIA też coś tam musi wiedzieć, prawda? Przyleciał do Warszawy prawa ręka Donalda Trumpa, Rudolf Giuliani. I odbył dwugodzinną rozmowę z Jarosławem Kaczyńskim, po czym wsiadł w samolot i odleciał do Ameryki. Następnego dnia Jarosław Kaczyński, nie wiem czy sam to wymyślił, czy Rudolf Giuliani mu to doradził, wyprowadził część posłów z sali plenarnej, która była okupowana, do sali kolumnowej, no i tam uchwalili ustawę budżetową. W jednej chwili ten cały filar, na którym się wszystko opierało, przestał istnieć. No od razu utytułowani eksperci zaczęli tam wykrzykiwać, że to nielegalna ta ustawa, bo to ta ustawę, a w ogóle taką, to już specjalnie trzeba tylko na sali plenarnej można uchwalić. Więc ona jest nielegalna. Ale inni utytułowani eksperci, wcale nie gorzej utytułowani, mówili nieprawda. Wystarczy, żeby ustawa była uchwalona, to wystarczy, że posłowie ją przegłosowali. A w którym miejscu to zrobią, nawet w krzakach pod Sejmem mogą to zrobić i ustawa będzie uchwalona. No i to 3 dni później
Trzy dni później w niemieckim dzienniku Die Welt ukazała się publikacja. No, nie udało się. Nie udało się. Trzeba na jakiś czas pogodzić się z istnieniem Jarosława Kaczyńskiego w Warszawie. Ale jednocześnie pojawiła się zapowiedź, że nasza Złota Pani 7 lutego 2017 roku przyjedzie do Warszawy z gospodarską wizytą. I tylko tym posłom, którzy tam siedzieli na sali plenarnej, nikt nie powiedział, że wojna się skończyła. Oni tam siedzieli, to akurat Boże Narodzenie tam się zbliżało, więc jakieś kantyczki układali, takie dowcipne. Tego kolędy śpiewali, aż wreszcie ktoś się nad nimi zlitował, powiedział, słuchajcie, już po wszystkim, idźcie do domu, no to poszli do domu. Proszę Państwa, rzeczywiście nasza Złota Pani przyjechała 7 lutego 2017 roku do Warszawy, odbyła tam wiele rozmów z rozmaitymi osobistościami i chyba na podstawie tych rozmów doszła do wniosku, że trzeba inaczej rozłożyć akcenty w tej wojnie hybrydowej z Polską. Już nie będziemy walczyli o demokrację. To znaczy będziemy oczywiście, jakżeby inaczej, ale przede wszystkim będziemy walczyli o praworządność. No i to miało swoje konsekwencje. Jeszcze nie opadł kurz po wizycie pani Angeli Merkel w Warszawie, a już wszystkie organizacje broniące praw człowieka na świecie zaapelowały do Komisji Europejskiej, żeby zrobiła z Polską porządek, ponieważ poziom ochrony praw człowieka w Polsce urąga wszelkim standardom. No to Komisji Europejskiej, na czele której stały dwa niemieckie owczarki, Jan Klaudiusz Juncker i Franciszek Timmermans, to nie trzeba było dwa razy tego powtarzać. Od razu tutaj praworządność na pierwszym miejscu i tak dalej. Dopóki walczyliśmy o demokrację, no to na czele tej wojny o demokrację mógł stać pan Mateusz Kijowski. Ale jak zaczęliśmy walczyć o praworządność, to już nie. Państwo sami rozumiecie, jak by to wyglądało, gdyby na oczach całej Europy sztandarem praworządności wywijał jegomość podejrzany o malwersacje finansowe. To nawet dla Franciszka Timmermansa, który ma skórę jak hipopotam, to by było trochę za dużo tego szczęścia. No więc pan Mateusz Kijowski został wycofany tam, teraz w ogóle z polityki wyleciał, tam się fryzjerstwem zajmuje pod Warszawą. No, a na pierwszą linię frontu walki o praworządność zostali wysunięci, wypchnięci niezawiśli sędziowie. No i tak jest do dzisiejszego dnia. Może by tak ta walka o praworządność w Polsce nie nabrała takiego rozmachu, gdyby nie wizyta Donalda Trumpa w Warszawie w lipcu 2017 roku. Jak Państwo pamiętacie, Donald Trump przyjechał do Warszawy, nasadził nam komplementów, także na trzech prezydentów wystarczyło, ale na konferencji prasowej złożył deklarację, która w Niemczech musiała, w Berlinie musiała zapalić czerwone światło alarmowe. Powiedział mianowicie, że projekt Trójmorza bardzo mu się podoba, i że Stany Zjednoczone będą go popierały. Dlaczego w Berlinie musiało się zapalić czerwone światło alarmowe? Proszę Państwa, żeby to wyjaśnić, muszę się cofnąć w czasie do końca lat 80. W 89 roku to już było wiadomo, właściwie od 86 roku, od spotkania prezydenta Reagana z Michałem Gorbaczowem w Reykjaviku na Islandii, już było wiadomo, że elementem tego przyszłego porządku politycznego w środkowej Europie będzie ewakuacja Imperium Sowieckiego z Europy Środkowej. Ona nastąpiła prawie 10 lat później, ale wtedy pojawiła się wiarygodna informacja. To wywołało efekt próżni politycznej, zanim jeszcze wojska sowieckie się wycofały ze środkowej Europy. To wywołało efekt próżni politycznej i państwa środkowej Europy, nauczone doświadczeniem kruchości porządku wersalskiego z 1919 roku, tym razem postanowiły wziąć sprawy w swoje ręce
i stworzyć taki system reasekuracji niepodległości, żeby się nie oglądać na to, co Niemcy zrobią, co Rosja zrobi, tylko żeby samodzielnie tutaj kształtować sytuację polityczną. No i pod koniec 1989 roku w Budapeszcie spotkali się przedstawiciele czterech państw środkowoeuropejskich, Włoch, Jugosławii, Austrii i Węgier, i podpisały deklarację o współpracy politycznej, potocznie nazwaną od czworga sygnatariuszów kwadragonale. Do tego porozumienia natychmiast dołączyła Czechosłowacja jeszcze przed aksamitnym rozwodem, jako piąty sygnatariusz, stąd pentagonale, i Polska jako sygnatariusz szósty, stąd heksagonale. Na co liczyli sygnatariusze heksagonale? No, że Rosja się pogrąża w zapaści, gdyby tak nie było, to by się nie ewakuowała ze środkowej Europy. No to nie będzie w stanie, prawdopodobnie nie będzie w stanie storpedować tego porozumienia. Niemcy wprawdzie w zapaści się nie pogrążają, ale Niemcy są skrępowane rozmaitymi powiązaniami w ramach wspólnot europejskich, to może one też nie będą w stanie z uwagi na te powiązania storpedować tej inicjatywy. No to trzeba wykorzystać sprzyjający moment dziejowy, stworzyć fakty dokonane, a potem ich bronić. No i jeśli chodzi o Rosję, to się właściwie sprawdziło, natomiast absolutnie się nie sprawdziło, jeśli chodzi o Niemcy. Niemcy, kiedy odzyskały swobodę ruchów w Europie, no to natychmiast przystąpiły do wysadzania w powietrze heksagonale. I zrobiły to tak, że zachęciły dwie republiki jugosłowiańskie, Słowenię i Chorwację, do proklamowania niepodległości, co prawie natychmiast wepchnęło Jugosławię, która miała być bałkańskim filarem heksagonale, w otchłań krwawej wojny domowej. A pozostali sygnatariusze, widząc, czym grozi politykowanie za niemieckimi plecami, natychmiast się zdystansowali od tej inicjatywy. No i od tej pory próżnię polityczną powstałą po ewakuacji Imperium Sowieckiego wypełniają Niemcy przy pomocy rozszerzania Unii Europejskiej na wschód, o czym już mówiłem. I tu, proszę Państwa, przyjeżdża do Warszawy Trump i powiada, że projekt Trójmorza bardzo mu się podoba i Stany Zjednoczone będą go popierały. Co to jest projekt Trójmorza? A to nic innego jak heksagonale, tylko uzupełnione i poprawione. Bo wadą tego pierwszego heksagonale było to, że ono nie miało silnego lidera ani nawet silnego protektora i Niemcy bez trudu rozgoniły to towarzystwo. Ze Stanami Zjednoczonymi jako protektorem, to by było trudniej. Bardzo możliwe, że Niemcy, dopóki wojsko amerykańskie tam stacjonuje, nawet by nie podjęły takiej próby. Dlaczego tak myślę, dlaczego tak mówię? Dlatego, że Niemcy zareagowały bardzo dziwnie na te deklaracje Trumpa. Przypomniano sobie w Berlinie takie indiańskie przysłowie, jak nie możesz ich pokonać, to przyłącz się do nich. I Niemcy zgłosiły akces do Trójmorza. Mimo, że inicjatywa Trójmorza, projekt Trójmorza godzi w trzy ważne interesy niemieckie. Po pierwsze, projekt Trójmorza, gdyby został zrealizowany, podważa niemiecką hegemonię w Europie. No bo już państwa środkowej Europy nie musiałyby się Niemiec słuchać. No to koniec hegemonii. Po drugie, blokuje budowę IV Rzeszy, w którą Niemcy już tyle zainwestowały. I po trzecie, umożliwiły państwom środkowej Europy uwolnienie się od ograniczeń nałożonych na nie przez niemiecki projekt Mitteleuropa z 1915 roku. Więc nic dziwnego, że lampka się zapaliła i Niemcy potraktowały to bardzo poważnie. Zgłosiły akces do Trójmorza i jedynym politykiem europejskim, który wyraził z tego powodu radość, to był pan prezydent Andrzej Duda. Nie wiem, co mu się stało. Trzeźwy był wtedy, ale wyraził radość. Proszę Państwa,
I od tej pory się zaczęła eskalacja wojny o praworządność. Pojawił się wobec Polski szantaż finansowy, który trwa do dzisiejszego dnia. Także mamy taką sytuację. Polska nie tylko została uwikłana obecnie w wojnę handlową z Ukrainą. No to całe szczęście, że handlową, bo to tego to na razie nic nam nie spada na głowę. Polska została uwikłana w wojnę hybrydową z Niemcami, której skutki odczuwamy cały czas. No i teraz nie wiadomo, co będzie, bo skoro Departament Stanu zażądał od pana prezydenta Morawieckiego wyjaśnień w sprawie tego dostaw broni dla Ukrainy. No, być może, że to tam nie będzie miało konsekwencji, dlatego że w Stanach Zjednoczonych w przyszłym roku są wybory prezydenckie. Jak państwo może zwróciliście uwagę, nie tak dawno, chyba tydzień temu, z niezapowiedzianą wizytą przyjechał do Kijowa sekretarz stanu Antony Blinken. Tam przywiózł $1 miliard, ale przedtem to tylko przelewy były, a tam nie fatygował się osobiście. Więc rozumiem, że jak pofatygował się osobiście, to pewnie dlatego, że chciał się zorientować, jak jest naprawdę. Bo wszyscy faworyci partii republikańskiej otwartym tekstem głoszą, że oni awanturę na Ukrainie zakończą. No bez amerykańskiej tutaj pomocy to prezydent Zełenski będzie musiał po prostu tam no, zakończyć też wojnę, niezależnie od tego, co na ten temat myśli. No bo nie miałby z czego strzelać, a bez prochu no, to się nie da. Więc ta kwestia wojny na Ukrainie według wszelkiego prawdopodobieństwa, jeśli nawet nie zdominuje kampanii wyborczej w Ameryce w przyszłym roku, no to będzie odgrywała ważną rolę. I prezydent Biden, który najwyraźniej zapragnął służyć Ameryce i światu do upadłego, to będzie musiał też wyciągnąć z tego wnioski. I prawdopodobnie ten sekretarz stanu, pan Blinken, przyjechał po to, żeby się zorientować, jak jest naprawdę, bo to najgorzej, jak się własnej propagandzie wierzy, to państwo wiecie, w naszą propagandę to mają wierzyć inni, ale nie my przecież, no na miłość boską, nie my. No i tak to wygląda. Także w przyszłym roku wojna na Ukrainie może się zakończyć. Według wszelkiego prawdopodobieństwa może się zakończyć zamrożeniem konfliktu. Na czym polega zamrożenie konfliktu? Na tym, że nie podpisuje się żadnego traktatu pokojowego, tylko po prostu wszyscy zostają tam, gdzie są. Działania wojenne ustają, ale no, wszyscy zostają tam, gdzie są. Więc jeśli by nastąpiło zamrożenie konfliktu, no to by oznaczało, że Ukraina utraciła 20% terytorium państwowego. 20% terytorium państwowego. No i co wtedy by się stało? Wtedy na pewno jakaś szwajn na Ukrainie postawiłaby pytanie, no dobrze, to dlaczego nie zrealizowaliśmy porozumień mińskich, które przewidywały zorganizowanie, ustanowienie autonomii w dwóch obwodach, donieckim i ługańskim, ale te obwody pozostawałyby w granicach Ukrainy. No a teraz Ukraina utraciła nie dwa, tylko cztery obwody i to w dodatku Rosja włączyła je do terytorium Federacji Rosyjskiej. Utracić je mogła na długo. No i zniszczenia i ofiary w ludziach, tam mówią coraz częściej, tam 500 000 żołnierzy zginęło, nie licząc rannych, bo to przecież takim, co im tam ręce czy nogi pourywało i tak dalej, albo brzuchy porozpruwało, no to takich jest jeszcze więcej. Zawsze rannych jest więcej niż zabitych. No i zniszczenia materialne, to no, ktoś takie postawi pytanie prędzej czy później i nieubłagany palec na kogo wskaże?
no, na prezydenta Zełenskiego. Jak my to wiemy, to i on też to wie jeszcze lepiej od nas. No i co on zrobi w tej sytuacji? Być może podejmie próbę jakiejś desperackiej ucieczki do przodu. Na tę okoliczność powinniśmy być przygotowani. Proszę Państwa, także takie uwarunkowania stoją przed ludźmi, którzy w tej chwili stają do wyborów. No i dobrze, żeby sobie te wszystkie uwarunkowania uświadamiali, bo wtedy będą mogli podejmować decyzje takie, które przynajmniej nie będą naszemu państwu i nam jako obywatelom szkodziły. A dobrze by było, gdyby podejmowali decyzje, które by państwu naszemu i nam jako obywatelom służyły. Dziękuję bardzo za uwagę. Właśnie mnie Państwo wysłuchali cierpliwie. No i w ten sposób przechodzimy do drugiej fazy naszego spotkania, to znaczy Państwo macie głos. Ja się będę odnosił do tego, co Państwo powiecie. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Zapytałbym Pana, co Pan sądzi o ostatnim wystąpieniu Korwina Mikke razem z Towarzystwem Patriarcha. Jak Pan ocenia to? Ale a co on powiedział? Ja tak wystąpienie o kobietach, tak, mniej więcej dał tym udział. W kontekście tego, że Konfederacja startuje do wyborów, dostało tam niecały miesiąc czasu. No i wydaje mi się, że tak inteligentny człowiek jak Korwin powinien zdawać sobie sprawę, jakie to może mieć konsekwencje. Wie Pan, ja go znam od 40 lat, nawet chyba dłużej. I wiem, że on mówi różne rzeczy, które czasami się wydają takie korzystne politycznie, a czasami się wydają niekorzystne. No z Korwinem to tak jest, że on już inny nie będzie, bo on skończył 80 lat, jest bardzo dużym chłopczykiem. Więc już inny nie będzie, więc można go albo... To tak jak z pluskwami. Jak nie można polubić, to trzeba się przyzwyczaić. No i tyle. A to wie Pan, ciekawa rzecz, że on tam... On zresztą to, te opinie swoje o kobietach, to on tak niuansuje. Bo on powiada tak, że... Co zresztą nie jest takie całkiem pozbawione. Proszę się nie obrazić na mnie, bo to ja tylko rekapituluję jego poglądy. Ale podam taki przykład, że jeden z tych poglądów wcale nie jest taki pozbawiony sensu. On mianowicie twierdzi, że kobiety w większości przypadków, bo to mogą być wyjątki, całkiem zresztą liczne, w większości przypadków przyjmują za swoje, za własne poglądy polityczne mężczyzn, z którymi akurat są. I podam przykład, że tak jest. Pani Dorota Rabczewska, no Doda, elektroda, jak była z tym panem Adamem Darskim, co to używa pseudonimu pretensjonalnego Nergal, no to kiedyś tam powiedziałaś, to miała później sprawę sądową, tak niepotrzebnie moim zdaniem, że to Biblia to jest, że ona prędzej by uwierzyła w dinozaury niż w Biblię. Nie wiem dlaczego powątpiewała w istnienie dinozaurów, bo przecież, no, ale to nie wymagajmy zbyt wiele od pani Rabczewskiej, bo to, te Biblie to napisali jacyś faceci napruci winem i palący jakieś zioła. No i tam kto, jakiś gorliwiec się oburzył, że to jego uczucia religijne zostały tutaj sprofanowane przez panią Rabczewską, tak jakby w ogóle... To było możliwe, no, ale nawiasem mówiąc, prokuratura wszczęła postępowanie, ale jak już wszczęła postępowanie, to ja na miejscu prokuratora to bym panią Rabczewską załatwił tak, żeby żaden trybunał w Strasburgu jej nie ośmielił się obronić, bo bym ją oskarżył o antysemicki eksces. No przecież Biblia została napisana przez autorów żydowskich.
No to co ona tutaj opowiada, że co, oni jakieś zioła palili i winem byli na prócie, a nie natchnienia najwyższego czerpali? No krótko mówiąc, Trybunał w Strasburgu by się nie odważył takiego wyroku podważyć. Zaraz byśmy ich oskarżyli, że to tam ukryci antysemici siedzą. No ale to aż ten prokurator też jakiś taki niemrawiec, no trudno. No ale mniejsza o to, bo tu nie będę w dygresję wchodził. A potem pani Rabczewska, to znaczy ten Nergal puścił ją w trąbę. No i ona tam zaczęła się spotykać z zupełnie innym panem, który był pobożny. Ten pan był pobożny. No to ona co? Odkryła Pana Boga, zaczęła chodzić do kościoła, no, nawróciła się. Także rzeczywiście no, to jest ilustracja, że Korwin czasami może mieć rację. Proszę bardzo. Nazywam się Wiesław Rusak. Nie jestem członkiem Konfederacji, nie jestem nawet sympatykiem, ale w kilku kwestiach zgadzam się z politykami Konfederacji, z poglądami w 100%. Chciałbym zadać pytanie dotyczące prawnej aspektu pewnego, z tym, że od razu powiem, jakie jest moje zdanie, żeby nikt mnie nie podejrzewał, że jestem jakimś prowokatorem. Toczę spór prawny z prezydentem miasta, Ełku, i jestem zdecydowanym zwolennikiem prawa, który mówi, że osoba, która nie jest skazana prawomocnym wyrokiem, nigdy nie może być traktowana jako skazana przez nas. My sobie możemy w knajpie mówić, że pan Putin jest mordercą i zbrodniarzem, na wiecach propagandowych, gdzieś tam indziej. Dla prawa. Czy uważa pan, że Putin w tej chwili nie jest zbrodniarzem, ani nie jest mordercą? Ja przynajmniej tak uważam. Proszę państwa, no rzeczywiście z punktu widzenia prawnego ma pan całkowitą rację. Przynajmniej z punktu widzenia prawa polskiego. Według prawa polskiego ktoś, kto nie zostanie, istnieje w prawie polskim domniemanie niewinności. Dopóki ktoś nie zostanie prawomocnie wskazany, to jest uważany za niewinnego. Jest traktowany tak, jakby no, na tym polega domniemanie niewinności. Jeżeli na przykład telewizja rządowa, czy tam nierządna zresztą też, oskarża, nazywa Putina zbrodniarzem, bandytą i tak dalej, no to trochę rykoszetem to bije w nasz rząd. Dlatego, że no co, Polska z Rosją utrzymuje stosunki dyplomatyczne. No to co, ze zbrodniarzem utrzymuje stosunki dyplomatyczne, to z Putinem to można, a z Hitlerem to nie można. To mówię, takie oskarżenia rykoszetem biją również w Polskę i dlatego trzeba trochę powściągliwie działać, ale ja rozumiem, że propaganda, tylko co mówiłem, w naszą propagandę to mają wierzyć inni, ale nie my. Przecież nie my, bo to jest najgorsza rzecz, jak ktoś uwierzy we własną propagandę, to wtedy już rzeczywiście traci poczucie rzeczywistości. No a w polityce zwłaszcza to jest tragedia, to potem są konsekwencje, krwawymi łzami trzeba płakać. Więc powiadam, no, tak to widzę. Tym bardziej, że no, dotychczas Putin nie został skazany przez żaden sąd. Inna rzecz, że nie bardzo widzę taki sąd, który by mógł go skazać, bo jest taki Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze, ale Rosja go nie uznała, podobnie zresztą jak Stany Zjednoczone go nie uznały. Więc tylko Senat Stanów Zjednoczonych uchwalił, że Putin jest zbrodniarzem wojennym. No ale Senat Stanów Zjednoczonych to nie jest żaden sąd. No to może sobie uchwalać, co tam chce, dekrety przeciwko trzęsieniom ziemi nawet, ale to nie wywołuje, a w każdym razie nie powinno wywoływać żadnych skutków prawnych w Polsce. Proszę bardzo. Proszę pana. Panie redaktorze, mam pytanie. Jeszcze do niedawna Konfederacja notowała dość wysokie poparcie, bo tam w niektórych sondażach nawet 17%.
no w tej chwili zanotowała, notuje dość duże spadki, bardzo duże spadki. Czy pańskim zdaniem to jest robota służb, czy jest szansa, żeby to jeszcze odrobić do wyborów? Ja bym się tak bardzo, zwłaszcza w tej chwili, sondażami nie przejmował, dlatego że to są sondaże, które są przez kogoś zamawiane, opłacane. No i te instytuty badania opinii publicznej wykonują je na obstalunek, żeby wywołać jakiś efekt propagandowy. Sondażami to można się przejmować na tydzień przed wyborami, bo wtedy te instytuty, dbając o własną reputację, no muszą tam, niezależnie od tego, kto tam zamówy obstalował i zapłacił, to muszą dbać o własną reputację i żeby za dużo ich rozbieżności nie było między sondażami, a potem wynikami. Więc wtedy to trzeba na to zwracać uwagę. Natomiast jest rzeczą oczywistą i właściwie o tym powinienem jeszcze powiedzieć, ale to dobrze, że mi pan to pytanie postawił. Proszę państwa, jak się obserwuje kampanię wyborczą teraz, to można odnieść wrażenie, że ona coraz bardziej zmierza w kierunku takim, nabiera charakteru plebiscytowego. Za Kaczyńskim czy przeciw Kaczyńskiemu. W ogóle się nie zwraca uwagi na inne kierunki polityczne. Ja z tego wyciągam wniosek taki, zresztą nie tylko dzisiaj, tylko przez ostatnie 30 lat. Wyciągam wniosek następujący, że ta wojna, jak sprawiają wrażenie ci tam antagoniści, że gdyby mogli, to by się pożarli natychmiast. Nawiasem mówiąc, Konrad Lorenz, taki austriacki zoolog, kiedyś taki eksperyment opisywał właściwie taką sytuację. Dwa psy biegły po dwóch stronach płotu z drucianej siatki. No i takie były tam na siebie, harczały już, nawet nie tam warczały, tylko harczały na siebie z taką nienawiścią. I kiedy tak biegły wzdłuż tego płotu, nagle płot się skończył. I psów już nic nie rozdzielało. I wtedy te psy, zamiast rzucić się na siebie i pożreć się nawzajem, nagle cała wściekłość z nich wyparowała. Na sztywnych nogach, w pozach pełnych godności się rozeszły, każdy w swoją stronę. To jest obraz naszej sceny politycznej. To jest obraz naszej sceny politycznej, bo po co to się robi, to widowisko? Ten charakter, po co wyborom za każdym razem nadaje się taki charakter plebiscytowy? Bo obydwie strony antagonistyczne realizują ten sam interes polityczny. Przy pozorach wrogości realizują ten sam interes, żeby ani z jednej, ani z drugiej strony nie pojawiła się alternatywa. W ten sposób realizowane są ustalenia z Magdalenki. W ten sposób realizowane są ustalenia z Magdalenki. Przypomnę, na początku lat 90., chyba w 93 roku, jak do władzy przyszedł rząd tam SLD-PSL, no to akowcy tacy, Stanisław Jankowski, Agaton i jeszcze inni, napisali list otwarty do Gazety Wyborczej. No co to się dzieje? Sodoma i Gomora, tutaj komuna wraca, że tak powiem, w majestacie prawa i tego. I nie wiem, dlaczego akurat uznał się za właściwego, żeby udzielić im odpowiedzi, pan redaktor Stefan Bratkowski. Powiedział, że wszystko jest w jak najlepszym porządku, ponieważ w Magdalence się umówiono, tam generał Kiszczak ze swoimi osobami zaufanymi się umówił, że owszem, tu demokracja demokracją, ale w Polsce nigdy nie może dojść do władzy prawica, zwłaszcza narodowa. No i tak jest. I tak jest. W tej chwili, no to nie wiem, czy akurat mają taką intencję, bo ja tam u nikogo w duszy nie siedziałem. Natomiast no,
dla Konfederacji rodzajem dywersji. Nie mówię, że oni mają tak... To jest... Polska jest jedna. Polska jest jedna. Nie wiem, jaki wynik osiągnie Polska jest jedna. Ten pan prezydent Siemianowicz-Śląskich mówił, że tam do 20%. No daj mu Boże jak najlepiej. Ale myślę, że 2% to jest bardzo prawdopodobne. I jeśli by Prawo i Sprawiedliwość straciło 2%, to tragedii tam nie ma. Natomiast Konfederacja, jak utraciłaby 2%, no to z trzeciego miejsca w rankingu może spaść na czwarte. A na kto na trzecie miejsce się może przedostać? Trzecia droga. Proszę Państwa, przynajmniej na podstawie tych sondaży, jakie teraz, do teraz są, to wygląda tak, że po wyborach, że w tych wyborach Prawo i Sprawiedliwość może uzyskać najlepszy wynik. Wczoraj taki sondaż był, najlepszy wynik, ale wprowadzić do Sejmu przy tym najlepszym wyniku 202 posłów. No to za mało. To nie jest bezwzględna większość. Bezwzględna większość to jest 231. No to jeszcze brakuje. I Prawo i Sprawiedliwość, żeby utrzymać i kontynuować rząd, to musi poszukać kolaborantów. I w Konfederacji prawdopodobnie ich nie znajdzie, czy nawet nie będzie szukała, bo Prawo i Sprawiedliwość Konfederację chce. No to widać. Na przykład no, Ruch Narodowy, który jest elementem Konfederacji. No to co Prawo i Sprawiedliwość robi? No próbuje tak, jak kiedyś każdy szlachcic miał swojego Żyda, to teraz Jarosław Kaczyński chce mieć swoich narodowców. No, najpierw postawił na pana Mariana Kowalskiego. No ale pan Kowalski ma zalety, nie powiem, ale trochę no, tak nie wszystkim się podoba. Nawet jeśli chodzi o apercję. No to pan Bąkiewicz pod tym względem jest lepszy. No to zainwestowano w niego. I to mu... To jest dozwolone w polityce, takie rzeczy się robi. No i to tylko, wie pan, na taki rozsądek. Ja powiem tak. I dlatego mówię trzecia droga. Bo Polskie Stronnictwo Ludowe, jak wiadomo, ma 100% zdolność koalicyjną, a w patriotycznych porywach nawet większą. No więc to się nadaje jak najbardziej, tylko to, nie za darmo, to co to nie. To tak jak w zapanowania Stanisława Augusta przyjechał do Warszawy francuski teatr. No i królowi się spodobała jedna taka aktoreczka i posłał jej bilecik z zapytaniem, czy może zapukać do jej serduszka. Ona odpowiedziała, tak najjaśniejszy panie, ale to będzie bardzo drogo kosztowało. No więc do serduszka pana Władysława Kosiniaka-Kamysza też można zapukać, tyle tylko, że to bardzo drogo kosztuje. A trzecia droga, pan Hołownia, to jest wynalazek amerykański. Dlaczego tak mówię? Dlatego, że jego impresario na gruncie polskim jest pan Michał Kobosko. Co to za postać w ruchu robotniczym? Otóż pan Michał Kobosko, zanim został impresario pana Hołowni na terenie Polski, to był członkiem takiej bardzo, bardzo wpływowego think tanku w Waszyngtonie, Rada Atlantycka. Tam do tej Rady Atlantyckiej wchodzą ważni generałowie tam z armii, bezpieczniacy z tych central wywiadowczych, Goldmany Sachsy, reprezentują świat finansowy, no tam rabini jacyś z IPAC-u i tak dalej, no i pan Kobosko między nimi. No to jak oni tam jego wzięli na swojego kolegę, to znaczy, że tam jakiś ciężar gatunkowy reprezentuje, nawet nie śmiem się domyślać jaki, nawet nie śmiem się domyślać jaki. No i on, zanim przyjechał do Polski, to dwa tygodnie wcześniej, czy nawet tydzień wcześniej zrezygnował z uczestnictwa w tym think tanku. No to za duża ostentacja była. I przyjechał do tego i się zajął Szymonem Hołownią. Zaczął z niego robić człowieka. No i
tam zrobił tak, jak potrafił. On się trzyma w cieniu. Czasami wychodzi z tego cienia, ale to na tej podstawie twierdzę, że Szymon Hołownia jest wynalazkiem amerykańskim. Po co? Na wypadek, gdyby Prawo i Sprawiedliwość się zaśmierdziało. Ale na razie się nie zaśmierdziało. Na razie rząd dobrej zmiany spełnia wszystkie życzenia amerykańskie, nawet je odgaduje zawczasu. Bo tam czasami wpadki są, ale to natychmiast się tam koryguje. No i pan minister Błaszczak kupuje wszystko, co mu tam każą, nie targuje się, płaci państwo, ma dług publiczny taki, że to głowa mała. No to po co to zmieniać? Po co to zmieniać? Ale na wszelki wypadek, żeby w razie czego nie szukać na prawo i lewo jakiegoś nowego przyjaciela, nie. Oto my mamy kandydata na jasnego idola, w którym się musicie zakochać i tyle. No to... No, tak właśnie postępują państwa poważne, tak. No więc tak to jest. Powiem tak, gdybym nawet nic nie wiedział o Konfederacji, to trochę tam wiem, ale nawet gdybym nic nie wiedział, to patrząc jak jest, jak na nią ujadają zgodnym chórem wszyscy antagoniści, to od razu nabrałbym do tej formacji odruchowej sympatii. Patrząc na to, kto ją tu krytykuje. Nawet gdybym nic nie wiedział. To jest realizowanie tego scenariusza magdalenkowego. To, że w tej chwili właściwie tylko jest Volksdeutsche Partei i Prawo i Sprawiedliwość. W mediach nie ma nikogo innego, prawda? Więc to właśnie, no to albo w to uwierzymy, no to wtedy tam nic się nie zmieni, wszystko zostanie po staremu, albo w to nie uwierzymy i jakaś alternatywa polityczna się pojawi. No to nie do tego stopnia, żeby... I ja dlatego nam najgorsze są nieproszone rady. Ale gdyby mnie ktoś spytał z Konfederacji o radę, czy wchodzić w koalicję, czy nie wchodzić, to ja bym gorąco odradzał. Dlatego, że wtedy czar pryśnie w jednej chwili. Nie oznacza to jednak, że Konfederacja abdykuje z wpływania na państwo. Rezygnuje z wpływania na państwo. Bo nawet ugrupowanie znacznie słabsze może w pewnych sytuacjach wpływać na państwo. Podam przykład, żeby nie być gołosłownym. W 1993 roku pojawił się w Sejmie wniosek o wotum nieufności wobec rządu panny Suchockiej, który złożył poseł solidarnościowy Alojzy Pietrzyk. Ponieważ rząd balansował na granicy większości bezwzględnej, no to nie był pewien, na wszelki wypadek chciał się tam zabezpieczyć. No i pan Andrzej Potocki, poseł Unii Demokratycznej, obchodził wszystkie kluby i koła, żeby tam skaptować tych zwolenników. I przypadkowo, bo ja nie byłem posłem, przypadkowo byłem wtedy w siedzibie koła UPR w Sejmie. Przypadkowo zupełnie. Kiedy pan Potocki przyszedł i pyta, na jakich warunkach UPR by poparła rząd. A kolega Mikke mówi, nie będziemy z żadnych warunków tutaj formułowali, ten rząd jest do chrzanu i tak dalej. Ja mówię, dlaczego Janusz? Postawcie warunki. A jakie? Ja mówię, dwa. Pierwszy warunek, żeby koalicja rządowa zgodziła się na obniżenie stawki VAT-u z 22 do 7%. I drugi warunek, żeby koalicja rządowa poparła już gotową ustawę o restytucji mienia. No to Korwin mówi, dobrze, to my takie warunki stawiamy. Pan Potocki wyszedł, nie było go 5 godzin, wrócił po 5 godzinach, powiada, odrzucamy. To jak odrzucamy, to następnego dnia jest głosowanie i 4 posłów UPR-u zagłosowało przeciwko rządowi. Rząd upadł jednym głosem. Te 4 głosy mogły go uratować. Ale to nie, jeszcze nie koniec.
bo minister Janusz Lewandowski po głosowaniu do Lecha Pruchno-Wróblewskiego mówi, no dlaczego? Dlaczegoście głosowali przeciwko rządowi? A ten mówi, jak to dlaczego? Przecież odrzuciliście nasze warunki. No to co mieliśmy zrobić? Głosowaliśmy. A ten powiada, jakie warunki? Okazało się, że profesor Geremek w ogóle swojego koalicjanta nie poinformował o tym, jakie warunki. A no to Pruchno-Wróblewski mu powiedział, a ten mówi, no to było do przyjęcia. To było do przyjęcia, a przynajmniej do dyskusji. Co się okazało? Nie poinformował profesor Geremek tego swojego koalicjanta. Ja wtedy się przekonałem, że profesor Geremek jest politykiem bardzo dalekowzrocznym. Dlatego, że wtedy już się dopiero zaczynały pojawiać roszczenia żydowskie. I profesor Geremek gotów był doprowadzić do upadku własnego rządu, byle tylko nie stworzyć żadnej zapory przed tymi roszczeniami, bo taka ustawa o restytucji imienia to byłaby zaporą. No to, ale mówię, Konfederacja mając, powiedzmy tam, jak te sondaże w tej chwili mówią, około 40 posłów, to może wpływać na państwo, bo rząd, który będzie balansował na granicy większości, o wystarczy, że jakiś poseł zachoruje, czy tam coś mu tam strzeli do głowy, już nie ma większości, no to będzie tutaj, jeżeli nie będzie chciał tylko administrować kryzysem, bo też jest korzystne, bo z konfitur władzy się korzysta, nawet w takiej sytuacji, tylko będzie chciał coś zrobić, no to musi przeforsować w Sejmie ustawy. No wtedy można powiedzieć, jak, jeżeli taka ustawa nie jest szkodliwa dla państwa, to można powiedzieć, dobrze, to my poprzemy was w tym głosowaniu, ale nie za darmo, to wy w takim razie poprzyjcie to i to rozwiązanie. I można wpływać na politykę państwa nawet z tylnego siedzenia. Tylko mówię, nie wchodząc w koalicję, nie biorąc odpowiedzialności za wszystkie głupstwa, które rząd będzie robił. Także tak to widzę. Proszę bardzo. Proszę pan się... A, musimy tu... Jesteśmy w cęgach reżimu, jak to... Kamil Wysocki. Proszę siedzieć. Ja chciałem, żeby pan rozwinął ten wątek ostatni z pana przemówienia dotyczący, o ile pamiętam, ucieczki do przodu i że powinniśmy na tę ucieczkę do przodu być gotowi. Rozumiem, że ucieczka do przodu Ukraińców, tak? No tak, proszę pana. I żeby pan rozwinął. Proszę pana, proszę bardzo. Otóż w moim przekonaniu, znaczy nawet to nie tylko w moim przekonaniu, bo to widać. Zresztą mówiłem o tym. Władze Ukrainy w tej chwili próbują grać z Niemcami. Próbują grać z Niemcami. Ponieważ mamy w Polsce całkiem sporą diasporę ukraińską. Nie mówię, że ci ludzie tam są jacyś sami z siebie niebezpiecznie, ale przy takiej liczbie to trzeba zakładać z góry, że 1%, może nawet 1,5 albo 2 może być zadaniowane wywiadowczo czy dywersyjnie. No skąd wiemy, że nie? Przecież tych ludzi nikt nie sprawdzał. 100 tysięcy na dobę przekraczało granicę. I dla sprawnego wywiadu zorganizowanie w Polsce Wołynki numer 2 to nie jest żaden problem. A ponieważ cały czas obowiązuje ustawa numer 1066, podpisana przez prezydenta Komorowskiego jeszcze w styczniu 2014 roku, która mówi, że do tłumienia rozruchów na terytorium Rzeczypospolitej mogą być użyte formacje zbrojne obcych państw. No to co może być? Wkraczają tu oddziały Bundeswehry, żeby nam pomóc. Żeby nam pomóc. No a potem to są trudności, żeby one się ewakuowały, zwłaszcza z ziem zachodnich. No i to właśnie tak sobie to, na to powinniśmy być przygotowani, na takie ucieczki do przodu. Jak lekkomyślnie
Co innego tam ci Pakistańczycy czy Bengalczycy, bo oni nie tworzą zwartych społeczności. Oni tam żadnych ambicji politycznych wobec Polski nie mają. Natomiast z Ukraińcami to już nie jest takie oczywiste. To już nie jest takie oczywiste. Więc ja dlatego mówię, że możemy ryzykować, od samego początku to mówiłem, że narażamy się na ryzyko poważnego konfliktu na tle narodowościowym. I tym optymistycznym akcentem kończę. Dziękuję bardzo.